Jak wiemy, Beata Szydło jest w tej chwili europosłanką. Siedzi sobie tam w Brukseli, pobiera pieniądze, no mniejsze niż Donald Tusk, ale też tam od nich pobiera pieniądze, bo Tuskowi zarzucają, że pobiera pieniądze, emeryturę jakąś. Pani Szydło też jako europosłanka będzie miała emeryturę, tak jak pan Korwin-Mikke też ma emeryturę europosła. Proszę państwa, pani Szydło oświadczyła, że ona nie chce startować w wyborach do Sejmu polskiego RP. No bo są teraz wybory do Sejmu, do parlamentu, znaczy jeszcze nie są ogłoszone, wiadomo, już jest nielegalna kampania, jak to oni zawsze robią. I na pewno wsparłaby i wzmocniła listy Prawa i Sprawiedliwości, bo niektórzy, proszę państwa, nie czują, co Beata Szydło w roku 2016 i 2017 nam tutaj robiła, gdy jej zastępcą był Mateusz Morawiecki, i lubią panią Beatę Szydło, bo to, proszę państwa, w polityce że trzeba robić dobrą minę, składać odpowiednie ręce, podkówkę zrobić, być spokojny, miły, i instynkt wyborców zadziała. Instynkt, nie rozum. Rozum wtedy jakoś idzie się wyspać. Więc pani Beata Szydło odmówiła, że ona nie chce. Proszę państwa, wiecie dlaczego odmówiła? Bo wzięłaby mandat. Szydło ma bardzo duże poparcie wśród fanatyków Prawa i Sprawiedliwości i wzięłaby mandat. Gdyby nawet Beatę Szydło umieścić na jakiejś niższej pozycji, ona by wtedy mówiła, że ja tutaj daję szansę moim innym kolegom, koleżankom i tak dalej, to najprawdopodobniej i tak by wzięła mandat. Więc ona sobie to pewnie przekalkulowała, że ona chce zostać na ten czas w Brukseli. Proszę państwa, to jest, uważam, cenna wskazówka dla nas, dlaczego Beata Szydło odmówiła i ona twardo woli siedzieć tam. Być może, że po wyborach ma się coś wydarzyć. I lepiej, proszę państwa, przyznajcie państwo, jeżeli by miało dojść do jakiegoś konfliktu tutaj na terenie Polski, lub na terenie Białorusi, a potem by się to miało rozszerzyć skutki, na przykład na teren Polski, jakieś bombardowania, nie daj Boże, to lepiej siedzieć w Brukseli, prawda? Pamiętacie państwo, kilka lat temu takie dywagacje puszczałem, potem się jakoś dziwnie sprawdziło, a nie mówiłem, że no jest pewien problem z synem pani Beaty Szydło, który w tamtym czasie był księdzem. Miał być, już nie pamiętam szczegółów tych moich dewakacji, ale chodziło chyba o to, żeby gdzieś go na jakąś placówkę zewnętrzną wysłać i wtedy tak mi zaczęło to pośmiardywać ewakuacją synka w bezpieczne miejsca. Potem się okazało, że pan Tymoteusz Szydło, który dziś nie nazywa się Tymoteusz Szydło, podobno, wszystko podobno, podobno zmienił imię, nazwisko, poznał dziewczynę, podobno ma dziecko i podobno w związku z tym z tego powodu opuszcza stan duchowny. No bo wiecie, jakby się okazało, że jesteśmy wpuszczeni w wojnę, ja to tak wtedy analizowałem, a Kościół wysłał na placówkę zewnętrzną, tak jak na przykład, może do Brukseli, na pewno tam jakiś kościół by się znalazł, wysłał syna byłej premier, no to proszę państwa, Kościół by bardzo dużo na tym stracił. Ale z rządzeniem z niebios pan Tymoteusz Szydło sam wyszedł ze stanu duchownego, w związku z tym Kościół już nie musiałby świecić oczami przed wiernymi, jak to ewakuuje w bezpieczne miejsca niektórych wybranych tak ludzi. Sprawa się jakby rozwiązała. I dziś mamy podobną sytuację z panią Beatą Szydło. Pani premier nie chce wzmocnić list Prawa i Sprawiedliwości, bo wzięłaby mandat. Bo ludzie, tak, ci wyborcy PiSu z dobrego serduszka by ją wybrali. To mniej więcej tak jak z wyborcami Konfederacji czy innych tam partii. Też w zasadzie chyba głosują tylko na ładny znak graficzny albo coś w tym stylu.